Dziękuję bardzo za ten sygnał alarmowy. Proszę Państwa, witam wszystkich zebranych, którzy pamiętali o rocznicy zamordowania tych Polaków, mieszkańców Wołynia szczególnie, rocznicę mordu rzezi tak zwanej rzezi wołyńskiej na Wołyniu, kiedy zginęło w 99 kościołach w tym jednym dniu około 30, niektórzy mówią 60 tysięcy ludzi. Zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami czy obywatelami polskimi. Zginęli niewinnie. Dzieci zginęły, i starcy, i kobiety ciężarne. Także jest to okrutny mord ludobójstwa, do którego, jak wiem, w dalszym ciągu po 76 latach niektórzy za bardzo się nie przyznają na Ukrainie. I trudno się doprosić o godny pochówek, o ekshumację i godny pochówek tych ludzi. Są wśród nas pani, która wołynianka, która jest naocznym świadkiem jako małe dziecko. Także są przedstawiciele różnych pokoleń i ta pani wołynianka, i dzieci, które będą kiedyś pamiętać o tym, co było, i oby ktoś przejął po nas tą pałeczkę pamięci o tym, co było. Proszę Państwa, nie chciałbym przedłużać, bo jest to rondo. Ja prosiłbym księdza prałata Stanisława Cęczka, kapelana naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu imieniem księdza Bronisława Miereckiego, a także Klubu Inteligencji Katolickiej, o modlitwę w intencji tych zamordowanych w sposób ludobójczy. Zamordowanych szczególnie na Wołyniu, a także na Małopolsce Wschodniej. I prosiłbym o modlitwę w ich intencji. Na początku posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza, które w sposób szczególny może odnoszą się do ofiar pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Wspominając dzisiaj rocznicę ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, zanieśmy naszą modlitwę za wszystkich, którzy zginęli w taki okrutny sposób. Jezusa Chrystusa, który życie swoje oddał za swoich przyjaciół,
prośmy o ich zbawienie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli. Za wszystkich, którzy zginęli wtedy 11 listopada i w innych, 11 lipca i w innych dniach, ażeby ich ofiara przyniosła upragniony pokój dla Ukrainy i dla Polski. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. I na zakończenie tej modlitwy za poległych przytoczę słowa, które napisał jeden z uczestników tych wydarzeń. Jest to również modlitwa. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, Królowo Umęczonej Ziemi Wołyńskiej, Podolskiej, Ziemi Lwowskiej, Lubelskiej, Umęczonej Ziemi Kresów Wschodnich, przyjmij do siebie dusze niewinnych istnień ludzkich, weź w matczyne dłonie duszyczki dziecięce, rozdeptane z nienawiścią butem hajdamackim, przyjmij sługi wierne kapłanów Twoich, pełniących służbę na posterunku do końca, którzy z ostatnim tchnieniem na ustach umarli z Twoim imieniem. Ochroj matczynymi dłońmi żywcem palone w ogniu, kobiety w bólu ściskające swe dzieci w ramionach, niech męka ich nie pójdzie na marne, a tym, co przeżyli wygnanym z ziemi ojców i dziadów, daj siłę ducha, ból z pamięci usuń, ześlij trud przebaczenia, lecz nie zapomnienia. Wspólnie odmówmy jeszcze w ich intencji modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niektórzy z Ukraińców pomagali Polakom, ratowali ich, ale też zginęli. I również za nich zanieśmy naszą modlitwę. Wieczny odpoczynek dać im dać, Panie, a światło się Chrystusa niech wyświeci na wieki wieków. Amen. O pojednanie polsko-ukraińskie, zwłaszcza aby opierając się na prawdzie, mogliśmy bardziej jeszcze uczcić te miejsca, gdzie zostali zamordowani, z przychylnością władz Ukrainy. Módlmy się, by nasze narody, nie zapominając o prawdzie, przebaczyły sobie i żyły w zgodzie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję bardzo księdzu prałatowi Stanisławowi Ciężkowi za modlitwę. Dziękuję Państwu wszystkim, szczególnie Wojsku Polskiemu, który jest zawsze z nami, podhalańczycy 5. Brygady Podhalańczyków. Dowódcą panem Marcinem, pułkownikiem Marcinem Zalewskim. Panom prezydentom dziękuję bardzo i przewodniczącej Rady Miejskiej i staroście powiatowemu panu Janowi Pączek i panu zastępcy serdecznie dziękuję. No. I wszystkim innym, którzy dzisiaj pamiętali tutaj, że tu powinni być, by tu symbolicznie oddać cześć, tu, w tym miejscu, na rondzie ofiar Wołynia, przy tej, w tym miejscu, gdzie kiedyś była w pobliżu właśnie rzeźnia, a tu jest ulica Rzeźnicka. Dobrze.
Także wszystkim dziękuję. Jest też wójt gminy Przemyśl. Dziękuję bardzo. I zapraszam wszystkich, również w imieniu pana prezydenta, na godzinę 16 do kościoła Ojców Karmelitów, a po mszy świętej udamy się na cmentarz główny wojskowy i tam będą uroczystości przy pomniku zamordowanych właśnie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Dziękuję państwu bardzo. Uroczystość jest dla nas okazją do przypomnienia jednej z najbardziej tragicznych kart w dziejach Polski. Zbrodni nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej zamieszkałej na Wołyniu i Kresach południowo-wschodnich. Ceremonia ta to hołd składany naszym rodakom, dla których przynależność do narodu stała się wyrokiem śmierci. Proszę księdza prałata Stanisława Częczka o poprowadzenie modlitwy w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu, a także za tych pomordowanych na Wołyniu i na Kresach Wschodnich i za wszystkich poległych ofiar wojny. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym, zwłaszcza tragicznie pomordowanym w ludobójstwie wołyńskim i na Kresach Wschodnich, daj im udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa Pana naszego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Godny księże, kapelanie, panowie prezydenci miasta Przemyśla, pani przewodnicząca Rady Miasta, panie przewodniczący Rady Powiatu, panie wicestarosto, szanowni państwo, kombatanci, sybilacy, poczty sztandarowe, szanowni zebrani państwo. Chciałoby się powiedzieć tak. Pamięć i prawda. Później może być pokuta, przebaczenie, pojednanie. Mam to oczywiście na myśli stosunki polsko-ukraińskie i te z II Rzeczpospolitej i w czasie II wojny światowej, po tej II wojnie akcji Wisła, następnie już w Polsce po zmianach ustrojowych, to co się stało w 1990 roku 3 sierpnia, czyli uchwała Senatu i następne poczynania naszego parlamentu aż do dnia dzisiejszego. Gdyby tak to przeanalizować, szanowni państwo, to w II Rzeczpospolitej mniejszość wtedy narodowa ukraińska
miała swoich reprezentantów we wszystkich kadencjach Sejmu. I zawsze jeden z wicemarszałków to był przedstawiciel posłów, którzy startowali z różnych list ukraińskich partii czy ukraińskich organizacji. Ale były takie przypadki po tym, jak w latach 20. powstała organizacja ukraińskich nacjonalistów, że ta organizacja dążyła do tego, aby za pomocą przemocy, działań zbrojnych doprowadzić do powstania państwa ukraińskiego. I zdarzały się zamachy. Dzisiaj byśmy to nazwali terrorystycznym. 1926 rok. Zamach na kuratora lwowskiego Stanisława Sobińskiego, którego ulica jest ku jego pamięci przy Myślu od wielu, wielu lat. On był orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego. Prowadzą reformę oświatową, gdzie we wszystkich szkołach językiem wykładowym miał być język polski, w tym również w prywatnych szkołach ukraińskich, ale oczywiście dopuszczalne były języki mniejszości. Później w roku 1928 następny zamach na zastępcę komendanta Policji Państwowej Emiliana Czechowskiego. I w tym zamachu pewien udział już miał wówczas bardzo młody, bo 19-letni student Politechniki Lwowskiej na Wydziale Rolnym i Leśnictwa Stepan Bandera, urodzony w Uchrynowie Starym w województwie stanisławowskim. Syn parocha grekokatolickiego, czyli proboszcza grekokatolickiego i syn Mirosławy Głodzińskiej, która również była córką księdza grekokatolickiego. Następny zamach to jest 1931 rok. Poseł BBWR-u Tadeusz Hołówko, również wielki zwolennik pojednania polsko-ukraińskiego, miał wystąpienia w Sejmie. Można poczytać stenogramy jego wystąpień. Zostaje zamordowany w pokoju, w pensjonacie sióstr bazylianek w Truskawcu. Kolejne morderstwo. Nie tak dawno minęła rocznica 85. Minister Spraw Wewnętrznych Bronisław Pieracki, wicepremier rządu polskiego, zostaje zastrzelony przez ukraińskich nacjonalistów Danylszyna i Biłasa na ulicy Foksa w Warszawie. I również to zabójstwo jednym z organizatorów, nie bezpośredni wykonawca, jest Stepan Bandera. W 1936 roku zapada wyrok, kara śmierci. Później na mocy amnestii, ale również na mocy postanowienia ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, karę śmierci ma zamienioną na dożywocie. Z więzienia Wronek jest przetransportowany do więzienia w Berezie Brzeskiej koło Brześcia nad Bugiem, gdzie było więzienie dla więźniów politycznych. I we wrześniu 1939 roku
kiedy Niemcy zdobywają tamte tereny, wszyscy więźniowie polityczni zostają wypuszczeni na wolność. Stepan Bandera może w dalszym ciągu kontynuować działalność Wołun, WUPA, kolejne stopnie w hierarchii tej służbowej. Pokonuje, awansuje i ma wielki wpływ na to, że się tworzy w Wołynie frakcja banderowców, która jest bardzo radykalna i która już na drugim krajowym zjeździe w listopadzie 1942 roku w homilii ksiądz prałat Częczek cytował już uchwałę z trzeciego krajowego zjazdu z lutego 1943 roku, ale postanowienia są też same. Wolna Ukraina, wolna Ukraina tylko dla Ukraińców. I zaczynają szybko te postanowienia zjazdu ołunowców, zbrojne ramię ołunu, począwszy od lutego na Wołyniu. Pamiętamy nazwy takich miejscowości jak Paroś, Huta Pieniacka i wiele innych. I 11 lipca, to się wszystko powtarza, jest akcja zorganizowana, około 100 wiosek jest pacyfikowanych. Kiedy Polacy jako rzymokatolicy udają się na msze święte w niedzielę, dla wielu z nich to były ostatnie msze święte, w większości niedokończone. Mordowanie w taki bestialski sposób mężczyzn, kobiet, kobiet ciężarnych, dzieci, starców. I to, co przeżyli Wołyniacy w 1943 roku, ale również to, co przeżyli Polacy w tych województwach, które określamy wspólnie jako Małopolska Wschodnia, czyli stanisławowskie, tarnopolskie i lwowskie. Czy już po 1989 roku, czy rzeczywiście zrobiono wszystko, żeby doprowadzić do pojednania, żeby doprowadzić do tego, żeby te sprawy tak bolesne dla obu narodów słowiańskich doprowadzić do normalności? No niestety nie. Odpowiedź jest jednoznaczna. Klasa polityczna polska zaczęła bardzo źle, bo zaczęło od tego, co powiedziałem na początku, proszę Państwa. 3 sierpnia 1990. To jest potępienie akcji Wisła. Potępienie akcji Wisła przez Senat. 55 senatorów głosowało. 45 na 100 senatorów nie głosowało. Albo wyszli, albo byli nieobecni. Ten projekt tej uchwały przygotował pan senator, profesor z Wrocławia, który nomen omen nazywał się Roman Duda, ale miał korzenie ukraińskie. To już jest, proszę Państwa, dowiedzione. On to przygotował, poparli go inni senatorowie. W sumie na tych 55, 49 poparło ten projekt uchwały. Jak Państwo poczytacie, ona jest dostępna, bo wystarczy wejść na Senat i na ten link dotyczący archiwum, to w tamtym uzasadnieniu jest napisane, że dla tych, którzy zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła,
należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie. Oni bardzo ucierpieli na tym. Bardzo na tym ucierpieli, mówiąc, proszę Państwa, tak przynośni, że te swoje chaty słomiane, często jednoizbowe, gdzie była tylko sień i od razu była stajnia, po drugiej stronie tych chat zamienili na te w murowanych domach z wodą w kranie, po niemieckich. Jedyna może taka dolegliwość dla nich to była, że zgodnie z tym rozporządzeniem wiceministra spraw wewnętrznych generała Mosura z tej samej miejscowości nie mogli być osiedleni bliżej niż 50 kilometrów. Jeżeli wysiedlali z danej miejscowości, to takie było rozparcelowanie. I później, proszę Państwa, mieli możliwość wracania. Mieli, wielu wróciło. Znamy to również. Moglibyśmy podać wiele, wiele przykładów, którzy wrócili odpowiednio wcześniej. Więc, a wspomagali no, w różnych sytuacjach. Pewnie, że zdarzały się wypadki takie, że nawet z rodzin mieszanych, czy czasem nawet czysto polskich został ktoś wywieziony. Ale to były i wypadki incydentalne na te 150 tysięcy. I nie można tego porównywać z tym, co doświadczyli nasi rodacy mordowani. I co się dzieje dalej? Przez cały ten okres, Szanowni Państwo, lat 90. aż do 2016 roku, nawet Parlament Polski nie mógł podjąć uchwały, że to jest ludobójstwo, to jest zbrodnia ludobójstwa. To, co zrobili Ukraińcy na Wołyniu i w tych województwach Małopolski Wschodniej. Ciągle były jakieś przeszkody w ramach tak zwanej poprawności politycznej, bo Ukraina się ubiega o stowarzyszenie z Unią Europejską. Jak się okazało, to w ogóle nie zostało nigdy przeprowadzone. I tak to, proszę Państwa, można powiedzieć, że to trwa do dzisiaj. I to jest bolesne. To jest bolesne również dla mnie jako byłego senatora i posła, bo w 2013 roku, na 70-lecie rzezi wołyńskiej, złożyłem projekt uchwały w Senacie podpisany przez 33 senatorów z mojej opcji politycznej, że to jest ludobójstwo. To za kilka dni ukazał się następny projekt, podpisany przez 60 paru senatorów z Platformy Obywatelskiej, przegłosowali, że nie jest to ludobójstwo, tylko to jest czystka etniczna oznamiona ludobójstwa. I tak samo było, proszę Państwa, w Sejmie. Ale czy teraz jest dobrze, tak, jak powinno być? Proszę Państwa, nie jest dobrze. Bo to, żeśmy podjęli uchwałę 22 lipca 2016 roku, uchwałę, która stanowiła o tym, że to jest ludobójstwo, ona znakomitą większością głosów została podjęta, to jednak, proszę Państwa, to jest jeszcze mało. Że sama uchwała, a za tym nie ma żadnego współdziałania. I odpowiedzią na tą uchwałę ze strony ukraińskiej był to, że po prostu odpowiednik naszego IPN-u, IPN ukraiński, pan prezes Wiatrowicz, no, doprowadził do takiej sytuacji, że zaprzestano w ogóle odnajdywanie pochówków naszych zmarłych i takiej możliwości nie mamy, pewne prace zostały jedynie przeprowadzone. Również trzeba o tym powiedzieć, że zmienialiśmy ustawę o IPN-ie do tego projektu, który dotyczył innych spraw, został dołączony projekt ugrupowania Kukiz 15. Pan wówczas poseł Wojciech Bakun był sprawozdawcą w tym zakresie. Uchwalono, proszę Państwa, penalizację banderyzmu. Bardzo słusznie.
bardzo słuszne, bo służby nasze graniczne no, nie mogły zatrzymać nawet tych, którzy z flagami czerwono-czarnymi przejeżdżają przez granicę. Czy tutaj były takie przypadki, pamiętacie Państwo, w Galerii Sanowej, gdzie studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej prawa karnego, żeby za to ich karać. Te przepisy były, zostały, proszę Państwa, uchwalone, ale Pan Prezydent zaskarżył. W tym zakresie chodziło o definicję prawną nacjonalistów ukraińskich i definicję prawną Małopolski Wschodniej. A muszę to powiedzieć, że stanowisko Sejmu było zdecydowanie przeciwne temu, że te zapisy są niezgodne z Konstytucją. Te stanowiska opracowuje Komisja Ustawodawcza, której jestem członkiem. Myśmy wychodzili z założenia, że nie musi tutaj być definicji prawnej nacjonalistów ukraińskich. Że to jest definicja już tak powszechna, że może ukształtować się orzecznictwo polskich sądów, kiedy kogoś można uznać, prawda, za nacjonalistę ukraińskiego. Natomiast sprawa druga, Małopolski Wschodniej, to proszę Państwa, no to jest kwestia znajomości historii i geografii. Ja wiem, że moje pokolenie się tego nie uczyło, co to jest Małopolska Wschodnia, aleśmy się też w swoim czasie dowiedzieli i myślę, że tu by nie było żadnego problemu, prawda? Jakie województwa II Rzeczpospolitej wchodziły w skład Małopolski Wschodniej. Niestety stało się inaczej. Trybunał Konstytucyjny w styczniu wydał taki wyrok w tym zakresie, że te przepisy, wydał tak zwany wyrok zakresowy, że to jest niezgodne z Konstytucją, z artykułem 2 Konstytucji, który mówi o zasadach demokratycznego państwa prawnego, o zasadach poprawnej legislacji, że tu będą wątpliwości i tak dalej. Proszę Państwa, ja złożyłem interpelację do premiera rządu naszego w tym zakresie, czy rząd zamierza wystąpić z takim projektem jeszcze w tej kadencji, żeby to uzupełnić. No, niestety otrzymałem taką odpowiedź, że rząd nie zamierza w najbliższym czasie. A więc proszę Państwa, co znowu zwycięża? No zwycięża poprawność polityczna. Nie wiem dlaczego, bo jest nowy prezydent Ukrainy, czyli tak będziemy od kadencji do kadencji. Uważam, że tak nie może być. I mówię to Państwu dlatego publicznie, żebyście Państwo o tym wiedzieli, jak to wszystko się układa. Zmieniają się władze, są nowi posłowie, senatorowie i tak dalej, a ten problem ciągle jest ze szkodą dla wszystkich pomordowanych, którzy gdzieś tam leżą bezimiennie, a członkowie ich rodzin już w drugim czy w trzecim pokoleniu nie mogą się pomodlić nawet, nie mogą znaleźć tego grobu dziadka, czy stryjecznego dziadka, czy kogoś bliskiego z rodziny, bo to już od przecież jest 76 lat. Więc tak to wygląda. Cześć wszystkim pomordowanym, pomęczonym na Kresach Wschodnich. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prawda o dawnych Kresach II Rzeczpospolitej przez długie lata była fałszowana. Zacierano dowody masowych zbrodni na ludności polskiej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich. Ci, co cudem uniknęli śmierci w sercach, nosili obrazy bestialstwa, okrutnej śmierci rodziny i sąsiadów. Ich ból po stracie bliskich potęgowała utrata domu i niemożność choć symbolicznego pożegnania tych, którzy zostali zamordowani przez oddziały organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Bolesne piętno odcisnęło się na ich życiu, a także na ich życiu dzieci. Jednak prawdy nie da się zamilczeć. Historia upomniała się o pamięć. Ostatni świadkowie odsłaniali najstraszniejsze oblicze nacjonalistycznych zbrodni. Tragiczne wydarzenia powinny być przywrócone pamięci współczesnych pokoleń,
To zobowiązanie jest bliskie. Organizatorom przemyskich obchodów 76. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w pielęgnowaniu i upowszechnianiu historii. Słowa uznania kieruję do wszystkich osób, które miały odwagę ujawnić prawdę o ludobójstwie i upominać się o godne upamiętnienie ofiar. Nie mogąc uczestniczyć w uroczystościach, w symboliczny sposób łączę się z zgromadzonymi, by oddać hołd pomordowanym mieszkańcom wołyńskiej ziemi. Cześć ich pamięci. Marek Buchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Spotykamy się tu dzisiaj po raz, można powiedzieć, 76, chociaż jak wspominał wcześniej pan poseł, w zasadzie od kilku lat możemy. Możemy upamiętniać, możemy wspominać ofiary tamtego bestialskiego ludobójstwa, bo tak należy tą zbrodnię, która na przestrzeni lat dotknęła ludność polską zamieszkującą Wołyń i Małopolskę Wschodnią, tak należy to oceniać. Tam, szanowni państwo, nie ginęli żołnierze, tam nie ginęli ludzie w walce, tam nie ginęli ludzie pod bronią, tam ginęły kobiety, tam ginęli starcy, tam ginęły dzieci przede wszystkim. Ja dziękuję panu posłowi, bo pan poseł wspomniał bardzo w takim wręcz akademickim wykładzie, wspomniał całą historię, etymologię tamtych wydarzeń. Nawiązał też do teraźniejszości. Tak się składa, że w 2016 roku, w 2015, kiedy zostałem posłem, rozpoczęliśmy bardzo szybko, wspólnie ze środowiskami kresowymi, pracę nad ustawą upamiętniającą ludobójstwo. I to jakby nie mówię do pana posła, bo wiem, że pan poseł jest zawsze z nami, zawsze po naszej stronie i zawsze stał po stronie prawdy. Natomiast to wtedy komisja sejmowa blokowała moją ustawę. Ustawę o uchwaleniu 11 lipca, czyli tego dnia, który dzisiaj obchodzimy, ustawę o 11 lipca jako Dniu Ludobójstwa. Wtedy stworzono kolejny potworek, który się pojawił, czyli Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. Myśmy oczywiście walczyli o to, żeby taki potworek słowny został usunięty, żeby to było nazwane zgodnie z prawdą historyczną ludobójstwem. Oczywiście w formie ustawy. No wtedy odrzucono uchwałę. Ustawa mojego autorstwa do tej pory leży w zamrażarce pana marszałka i pewnie już tam zostanie, bo wydaje mi się, że wystarczy to, że uchwaliliśmy ten dzień w formie uchwały. Oczywiście to nie ciągnie za sobą żadnych konsekwencji. Pan poseł również o tym wspominał, że to nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych. Natomiast pełna zgoda, panie pośle, że jeszcze daleko nam do normalności, jeżeli chodzi o upamiętnienie ofiar ludobójstwa, jeżeli chodzi o stanięcie w prawdzie. Jeżeli mówimy o stanięciu w prawdzie, należałoby również wspomnieć, pan również się uprzytoczył ustawę, której byłem sprawozdawcą, również byłem współautorem tej ustawy. Wspominałem tutaj, szanowni państwo, podczas obchodów 11 lipca w 2016 roku, kiedy byłem posłem, że przygotowujemy taką ustawę o penalizacji symboliki banderowskiej. Ta ustawa trafiła wspólnie z innym projektem i oczywiście została skrzętnie poza okiem kamer znowu schowana, usunięta. W sposób, jaki to się odbywało, to pan poseł wytłumaczył. Natomiast nie sposób nie zauważyć pewnej celowości znowu działania. Zresztą tą celowość działania możemy przytaczać w kolejnych wydarzeniach, które miały miejsce. Chociażby przysłowiowo, kolokwialnie mówiąc, wygumkowanie Birczy, obrońców Birczy z pomnika nieznanego żołnierza w Warszawie. W ciągu jednej nocy wymieniono tablicę na grobie nieznanego żołnierza, usuwając z niej Bircze, bo się komuś nie podobało, że upamiętniamy obrońców Birczy przed ludobójczymi atakami band spod znaku OUN-UPA. Również należy wspomnieć o tym, że do nie tak dawna trwała walka o utrzymanie pomnika w centrum Birczy, obrońców Birczy. Ona w tej chwili, można powiedzieć, została przytłumiona na jakiś czas. Natomiast, szanowni państwo, nie zapominajmy o tym, że ciężko mówić o przychylności
Nie chciałbym tutaj uderzać absolutnie w obecny rząd, ale ciężko mówić o przychylności tego rządu w upamiętnieniu ofiar tamtych strasznych wydarzeń z lat 40. Faktycznie jest jeszcze dużo do zrobienia. Jeszcze bardzo dużo wody w Sanie i Wiśle musi upłynąć, żeby rząd potrafił z podniesioną głową powiedzieć: tak, to było ludobójstwo, tak, nie wstydzimy się obrońców poszczególnych miejscowości, tak, jesteśmy gotowi na to, żeby bez względu na poprawność polityczną pamiętać o tych osobach, upamiętnić je w należyty im sposób. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, bo jak na razie, mimo wspaniałych słów, które często padają i z mównicy, i zapewnień, i zapewnieniom takim, że jestem z wami, łączę się, dziękuję, tak naprawdę mógłbym stanąć tutaj i zapytać, gdzie są dwie ustawy, które przygotowywałem, a które odnoszą się stricte do dzisiejszego dnia, czyli jedna to jest 11 lipca, ustanowienie Dnia Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa, druga to jest penalizacja banderyzmu. Dwie ustawy, o które zabiegałem przez 3 lata i dwie ustawy, które skrzętnie były usuwane, zamiatanie. Samo uchwalenie tej uchwały 22 lipca 2016 roku oczywiście też odbyło się w haniebny sposób. Myśmy chcieli tą ustawę przegłosować jeszcze w czerwcu, tak żeby 11 lipca 2016 roku można już było obchodzić Święto Narodowe. Niestety robiono wszystko, żeby uchwalenie tej uchwały odbyło się już po 11 lipca i dopiero w 2017 roku tak naprawdę mogliśmy obchodzić ten dzień. Także myślę, że jeszcze, Szanowni Państwo, wiele, wiele wody musi upłynąć, ale patrząc na to, że co roku my Przemyślanie pamiętamy, patrząc na to, że co roku się spotykamy i są z nami i kombatanci, są z nami poczty, są mieszkańcy Przemyśla, młodsi i starsi, myślę, że ta pamięć nie zaginie. Zwłaszcza tutaj, w mieście, które otoczone jest miejscowościami, które przez barbarzyńskie bandy UPA były atakowane. Pamiętajmy o tych bohaterach, bo zginęli w sposób męczeński, zginęli w sposób tragiczny, zupełnie niezawinienie. Cześć ich pamięci.